nie porzucili Boga i broni na styku dwóch okupacji. Wściekłe plakaty krzyczały o nich, zaplute karły reakcji. Zaakceptować nie potrafili rządu czerwonej zarazy i w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. I w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Ten dzień świętujemy od 5 lat. Dzięki inicjatywie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dzięki inicjatywie świętej pamięci Janusza Kurtyki, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. To im zawdzięczamy, że od roku 2011 możemy jako państwo polskie świętować uroczyście i obchodzić uroczyście, oddawać honor, oddawać cześć tym, którzy przez wiele dziesięcioleci byli wyklętymi. Stąd oficjalna nazwa tego święta, żołnierze wyklęci. Oni dziś stają się dzięki nam, tutaj będącym także na placu Piłsudskiego, niezłomnymi w naszej pamięci, w naszej świadomości historycznej. Co roku rozpoznajemy ich coraz lepiej, coraz nam są bliżsi, a jednocześnie widzimy też, mam nadzieję, że mogę o tym powiedzieć w imieniu tutaj wszystkich znajdujących się na placu, jak jeszcze wielu rzeczy nie wiemy o nich, jak wiele tajemnic kryje się w tych pięknych biografiach, życiorysach niezłomnych Polaków walczących o niepodległość w sytuacji, w której zostaliśmy poddani przez sojuszników opresywnej nowej, kolejnej okupacji, tym razem sowieckiej. Chciałbym bardzo, żebyśmy ten dzisiejszy dzień przeżywali pod nie tyle hasłem, co takim mottem. Otóż swego czasu przygotowywałem wraz z córką jednego z niezłomnych, pana Władysława Gałki, panią Marią Kamykaską, album poświęcony właśnie jemu, Władysławowi Gałce. Był to działacz narodowy, który znalazł się w więzieniu komunistycznym i wysyłał do swojej żony i dwóch córek, między innymi do malutkiej Marysi, która miała kilka lat wówczas, listy przejmujące. I jeden z tych listów zaczynał się od takich słów, które wydaje mi się, że odkrywają nam wielkość tamtych ludzi, tych 200 tysięcy, a może więcej, niezłomnych, walczących o wolność. Napisał Władysław Gałka do swojej ukochanej żony i ukochanych dzieci z więzienia. Masz rywalkę polską. I bardzo bym chciał, żeby państwo zapamiętali. Masz rywalkę polską. To jedyna rywalka, jedyny rywal, który konkuruje z naszymi najbliższymi. Chciałbym, żebyśmy z pokolenia na pokolenie mogli sobie nawzajem, najbliżsi sobie, by mogli nawzajem powtarzać. Masz rywala, Polskę. Masz rywalkę, Polskę. Thank you.
uroczystości, której celem jest upamiętnienie żołnierzy niezłomnych, tych, o których dotychczas najczęściej mówiliśmy żołnierze wyklęte. Dzieje Polski ostatnich 200 lat to historia narodu podejmującego heroiczną walkę o niepodległość i wolność, której pamięć o bohaterach przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Insurekcyjna tradycja Polaków to także powtarzalność działań okupantów, niszczących ze szczególną determinacją ślady po miejscach pochówku polskich powstańców i żołnierzy. Do dziś wciąż symboliczne pozostają groby honorowanych przez nas, a zamordowanych przez agresorów carskich, niemieckich, bolszewickich, komunistycznych. Romualda Trauguta, majora Hubara, generała Grota Raweckiego, generała Leopolda Okulickiego-Niedźwiadka, czy powieszonego w 1953 roku w więzieniu na Mokotowie generała Augusta Hildorfa Mila. Na przestrzeni wieków zmieniły się metody zacierania śladów. Z czasem znane z powstania styczniowego, tratowanie końskimi kopytami mogił bohaterów zastąpiły piece krematoryjne, zakłady anatomii i pochówki katów na grobach swoich ofiar. 25 lat od upadku komunizmu w Polsce swoje imiona i nazwiska, także twarze, odzyskują uśmierceni strzałem w potylicę w mokotowskim więzieniu i pogrzebani w zbiorowych dołach ludzie, po których zdaniem komunistycznych oprawców ślad powinien zaginąć, a ziemia powinna być zrównana. Dziś są już wśród nas, powrócili, zostali odnalezieni, zidentyfikowani. Dowódca ostatnich Narodowych Sił Zbrojnych, pułkownik Stanisław Kasznica, dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, major Zygmunt Szendzielarz, pseudonim Łupaszko, pogrzebany w mundurze Wehrmachtu na Łącznie, słynny cichociemny major Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, powieszony jak pospolity przestępca major Bolesław Kontry, pseudonim Żmudzi, czy Danuta Siedzikówna, Inka, której przysypany gruzem zwłoki odnaleźliśmy we wrześniu tamtego roku na cmentarzu w Gdańsku. W całym kraju trwają i będą trwały prace nad odnalezieniem i identyfikacją szczątków tysięcy żołnierzy niezłomnych. A my, śladem poprzednich pokoleń Polaków, powracamy na pole bitwy po ciała naszych bohaterów. Dziękujemy bardzo panu profesorowi. Prosimy teraz o zabranie głosu reprezentanta organizacji młodego pokolenia wchodzących w skład Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, honorowego prezesa Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, Pawła Kurtykę. Żołnierze wyklęci dla mojego pokolenia to honor, duma, walka o zasady, walka do końca, walka w imię wierności przysiędze. Tych wartości dzisiaj nie spotykamy powszechnie w życiu publicznym. To dzięki żołnierzom wyklętym poniekąd zostały one wprowadzone w przestrzeń publiczną Polski. Dzięki temu, że ci żołnierze są wyklęci, że byli wyklęci przez lata, my jako młode pokolenie dziś możemy ich odkryć na nowo. To ich niezwykle istotna cecha, że następuje to społeczne odkrycie żołnierzy wyklętych, że każdy z nas w pewnym sensie jest archeologiem, który ich odkrywa dla siebie. Dlatego utożsamienie się z żołnierzami wyklętymi jest tak wysokie w części młodego pokolenia, którą mam zaszczyt reprezentować. Żołnierze wyklęci są bohaterami wbrew tym, którzy rządzili Polską z sowieckiego namiestnictwa. Są bohaterami wbrew temu, co się pisze lub czego się po prostu nie pisze w podręcznikach historii. My ich odkryliśmy sami. To jest kapitał społeczny i dlatego
te obchody są w wielu miejscach w Polsce organizowane jako obchody społeczne. Prosimy teraz o zabranie głosu osobę wyjątkową, reprezentanta środowisk kombatanckich, pana pułkownika Stanisława Oleksiaka, honorowego prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W imieniu pokoleń żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych, w imieniu NZ-u, regionalnych formacji antyhitlerowskich, pragnę wam powiedzieć jedno męskie słowo. Dziękuję. Dziękuję wam, młodzi. Ojczyzna, którą kochać trzeba do ostatka, do ostatniej kropli krwi, nie bacząc na trud, na niespełnienie marzeń osobistych, której pokłon z bronią w ręku wyraża się w walce o jej wolność, honor i cześć. To jest zadanie wasze dalej. To przekazanie tej myśli, którą pokolenia nasze, żołnierzy Armii Krajowej i podziemia antyhitlerowskiego i antysowieckiego. Ja jestem żołnierzem antyhitlerowskim i antysowiecki. Te formacje wszystkie przekazują wam testament, który trzeba realizować. Tego wymaga dobro ojczyzny. Potrafiliście wygrzebać z ziemi ohydnie pomordowanych bohaterów. Stworzyliście dzięki temu armię cieni. Pokłon dajemy wszystkim Pileckim, Cieplińskim, Kontrymom, Kurasiom, wskazana przez nich droga jest waszą drogą. Waszym obowiązkiem służyć tak jak oni, nie oglądając się na własny interes. Głęboką nadzieję. Podzielam te nadzieje także z wszystkimi kolegami moimi z formacji jakowskich, że nie zawiedziecie, że Polska to rzecz święta. Polsce służyć będzie cała wasza brygada młodzieży nieprzeliczona, dzielna. Chwała wam, młodzi, za ryzyko położenia własnych interesów na rzecz interesu ogólnego. Cześć wam. Cześć wam, młodzi. Apel pamięci poległych i zamordowanych niezłomnych żołnierzy wyklętych. Stajemy przy grobie nieznanego żołnierza, naszym Santo Campo, aby oddać hołd niezłomnym żołnierzom wyklętym, bohaterom antykomunistycznego podziemia,
którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu komunistycznemu reżimowi. W tej walce zostało zamordowanych 20 tysięcy patriotów polskich, a ponad 250 tysięcy przeszło przez zsyłki, tortury i więzienia. Wzywamy was, którzy ginęliście w ubeckich kazamatach od strzałów w tył głowy, zamęczeni w śledztwach i skrytobójczo mordowani w powojennych obozach koncentracyjnych, poniżani i fałszywie oskarżani o kolaborację z Niemcami, szpiegostwo i zradę przez tych, których prawdziwą ojczyzną był Związek Sowiecki. Wzywamy was, skazani na śmierć przez komunistyczne sądy wojskowe, powszechne i sekcje tajne w bezprawnych, kiblowych procesach. Stańcie do apelu! Po apelu! Delegację Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Porzucili Boga i broni na styku dwóch okupacji. Wściekłe plakaty krzyczały o nich, zaplute karły reakcji. Zaakceptować nie potrafili rządu czerwonej zarazy i w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. I w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Udowadniała władza ludowa działaniem w sposób stanowczy, że ludzi umie eksterminować nie gorzej niż hitlerowcy. Rotmistrz Pilecki przeżył Oświęcim, zginął od kuli ubeka. W ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. W ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Przyjaznych wilkom gęstwinach lasów wzajemnie się pocieszali, że trzecia wojna jest kwestią czasu i że ją przegra Stalin. Wierzyli, że się obrócić uda w proch pojałtański porządek. Wierzyli, że ich życie w trudach to dziejowy rozsądek. Wierzyli, że ich życie w trudach to dziejowy rozsądek.
Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Na wschód skazani z woli zachodu walczyli o niepodległość, tak ratowali honor narodu i wielu z nich poległo. Będziemy o nich pamiętać stale, to nasza domowa praca, dziś do historii należnej chwale. Podziemna armia powraca, dziś do historii należnej chwale. Podziemna armia powraca, dziś do historii należnej chwale. Podziemna armia powraca. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie znaczy nic.